cytaty. A ja w ramach projektu Komedia bez granic polsko-czeskie spotkania filmowe nasze miasto odwiedzili znani aktorzy i satyrycy, między innymi Joanna Kołaczkowska, Tamara Arciuch i Jacek Fedorowicz. Tym razem zaproszonym gościem będzie Zenon Laskowik, satyryk, aktor, artysta kabaretowy i twórca legendarnego kabaretu Tej z Poznania. Ta spódniczka też ni w pięć, ni w dziewięć, tyle tych frędzelków. Po co nie wiem, z boku zamiast zamka, grafka czy drut, ściąga jednym. Obecnie wraz z Waldemarem Malickim i Jackiem Fedorowiczem Zenon Laskowik tworzy Filharmonię Dowcipu. Z bolesławiecką publicznością spotka się w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł sobotniego wieczoru 26 maja. Spotkanie poprzedzą tradycyjnie projekcje dwóch komedii. To parodia westernu Lemoniadowy Joe o zdeprawowanym miasteczku na Dzikim Zachodzie i kowboju, który zamiast alkoholu pije lemoniadę. Myslím, že tato mladá dáma a tento gentleman očekávají vaši omluvu, pistolníku. Druga komedia to Filip z Konopi w reżyserii Józefa Dębskiego. Film przedstawia historię rodziny zmagającej się z codziennymi problemami związanymi z życiem w blokowisku na typowym warszawskim osiedlu. Przed pomnikiem bohaterów Dajcie spokój! Znowu te filmy o wojnie! Aha, na drugim programie nie jest dziennik! Dobry wieczór Państwu! Przepraszamy za zakłócenie! Wreszcie! No to poznajmy się! Wstęp na filmy oraz spotkanie z Zenonem Laskowikiem jest bezpłatny. Trzeba tylko zarezerwować sobie miejsce poprzez stronę www.komediabezgranic.eu lub telefonicznie w Bolesławieckim Ośrodku Kultury.